Nożem i widelcem rozgrzewające obiadowe przepisy szefa kuchni Rafała Godziemskiego. Zimą zmieniają się nasze upodobania kulinarne, czas zatem na pierwszy przepis z zimowego menu, rozgrzewającą zupę klopsikową z topionym serem. W nożem i widelcem gotuje szef kuchni Rafał Godziemski. To doświadczony kucharz, który niemal każdą wolną chwilę przeznacza na eksperymenty w kuchni. Ceni kuchnię polską, francuską i brytyjską. W naszym programie używa rodzimych produktów, tak aby widzowie z łatwością mogli kupić je w lokalnym sklepie. Do mojej zupy klopsikowej potrzebuję cebulę. Pokroję w kosteczkę. Potrzebuję również marchewkę obraną. Pokroję również w kostkę. Zupa klopsikowa z warzywami, myślę, że na zimowe wieczory będzie idealna. Pietruszka, również taka sama kostka jak marchewka. W garnku rozgrzeję troszeczkę oleju. Do oleju dodam odrobinę kminku. Lekko rozgrzeję, nabierze pięknego zapachu. Kminek zaczyna lekko strzelać. To jest czas, kiedy powinienem wrzucić warzywa. Przesmażę je na złoty kolor. Warzywa się pięknie smażą. W międzyczasie pokroję wędzony boczek w kosteczkę i dorzucę do warzyw. Dla pięknego smaku i aromatu naszej zupie. Kminek pięknie pachnie. Ogrzane warzywa dodają również ciekawego aromatu. Cudownie. Dodamy listek laurowy. To już jest ten czas na białe wino. Kilka kosteczek masła. Pachnie pięknie. Ząbek czosnku rozgniotę i lekko pokroję. Troszeczkę posolę. Wszystko się pięknie zagotowało. Uzupełnię wodą. Zupa będzie się gotowała, a ja przygotuję w tym czasie klopsiki. Do miski włożymy mięso mielone, łyżkę musztardy, papryka mielona dla pięknego koloru. Przyprawa do mięsa mielonego. Troszeczkę soli. Jedno jajko. Odrobina czarnego mielonego pieprzu. Dodam również troszeczkę tymianku. Pięknie pachnie. Odrobinę bułki tartej. I całość dokładnie wymieszam. Z powodzeniem można wyrobić takie mięso rękoma, co zapewne za chwilę uczynię.
jeszcze odrobina soli. Musimy tak długo wyrabiać, aż masa będzie piękna, jednolita i lekko zbita. Idealnym mięsem do tych klopsików będzie mięso z łopatki, ponieważ jest lekko tłuste i dzięki temu nasze klopsiki będą soczyste. Masa gotowa. Zupa już nam się pięknie gotuje. Myślę, że warzywa zaraz będą miękkie. To czas, aby uformować klopsiki i włożyć do naszej zupy. Aby mięso się nie kleiło, warto ręce namoczyć. Bierzemy w rękę kawałek mięsa, taką piękną kuleczkę i jednym ruchem urywamy kawałeczek, aby uformować klopsika. I ląduje w zupie. I tym sposobem mogę otworzyć maluteńką manufakturę klopsikową. I około 1000 klopsików w naszej zupie zrobione w ciągu kilku minut. A teraz klopsikom pozwolę się bardzo wolno gotować, aby przeszły aromatem warzyw. Potrzebuję również serek topiony, taki najbardziej naturalny. Włożymy go do miski, dolejemy odrobinę wody. I rozciągnę go tak, aby powstały bardzo małe kawałki, które się łatwiej rozpuszczą w zupie. Użyję troszeczkę gorącego wywaru. I pięknie rozpuszczę ser. Tak przygotowany serek ląduje w zupie. Pachnie pięknie. Wypłuczemy pozostałości, bo wszystko jest cenne. Pod koniec gotowania dodam troszeczkę selera naciowego. Chciałbym, aby lekko chrupał w zupie. Tak samo przygotuję brokuł. Pokroję go w malutkie kawałki. I wrzucam do zupy. Zmniejszę ogień. Koniec gotowania dodam śmietanę. Pięknie wybieli zupę, podbije smak. Wygląda pięknie. Ja używam słodkiej śmietany 30. Myślę, że jest najlepsza taka do zup i sosów. Jeszcze na zimowe wieczory troszeczkę witamin. Drobno posiekana pietruszka.
i dodam ją zupełnie na końcu, praktycznie tuż przed podaniem. Wygląda przepięknie, pachnie cudownie. To jest to. I zupa ląduje na talerzu. Klopsy, pachnie pięknie. Klopsy, chrupiące warzywa. Cudownie. Na górę położę kilka listków selera. Troszeczkę pietruszki. I moja rozgrzewająca serowa zupa klopsikowa gotowa. Pachnie cudownie. Więcej informacji o Nożem i Widelcem na profilu programu na Facebooku. Przypominamy, że wszystkie odcinki Nożem i Widelcem mogą Państwo oglądać także na kanale programu na YouTube. Tam ponad 140 pomysłów na dania obiadowe i desery.